Mikrofon mam. Tak. Mogę mówić. Ogólnie. Thank you.
Grałem z kolegą na piłeczki, bo bardzo intensywne ćwiczenie łączące technikę, sposób poruszania się, niewiadomą, bo w pewnym momencie grałem topspin do backhandu lub najpierw jedna krótka piłka do forehandu lub dwie krótkie piłki, ale przede wszystkim najważniejsze w tym to było tempo. Czyli zawodnik musiał być cały czas skoncentrowany fizycznie i psychicznie. Dzień dobry.
Dużą umiejętnością jest w tym momencie dopasowanie tempa gry do umiejętności i do możliwości zawodnika, które może zawodowiec będzie grał w jeszcze większym tempie, a są zawodnicy, którzy muszą grać ten element w troszeczkę mniejszym tempie, ponieważ nie nadążą. Także jest tutaj kilka czynników, które na to wpływają. Element lub tego rodzaju element, to powinno się grać, znaczy powinno się grać. Czym więcej, tym lepiej, ponieważ jest to, można powiedzieć, element treningu indywidualnego. No bo wiadomo, że jeden zawodnik musi, trener musi rzucać piłki i odpowiednio w odpowiednim tempie grać. Czyli jest to na dobrą sprawę trening indywidualny, a skądinąd wiadomo, czym więcej treningu indywidualnego, tym efekt jest lepszy.
Powiedziałbym tak, że potrzebne jest na pewno branie elementów na różnym etapie zaawansowania różnych elementów. Czym zawodnik młodszy, czyli dziecko, tym więcej elementów poświęcających uwagę technice. Technice poruszania się, technice trzymania rakiety, technice uderzenia. A następnie intensywności, siły, szybkości, wszystkiego tych wszystkich czynników fizycznych. Nie ma tutaj, nie można powiedzieć, że na treningach się nie gra na punkty. Tylko jak się gra, to się powinno zabijać, czyli walczyć. Dla mnie troszeczkę takie smutne jest, jak zawodnik przegrywa i się śmieje. Bo sam jestem innego charakteru, innego typu. Jak przegrywałem, to robiłem coś co innego, ale na pewno się nie śmiałem. A nie, że ją puszczę.
Nie, no zobacz, puszczasz ją? Puszczam, nie ruszam. Dobrze. Bliżej stołu, bliżej stołu. Bliżej stołu. Kurde, ciosy! Ale zobaczcie, jak ona leci, to nie czekaj mnie tu, tylko opinią. Tak najbliżej? Od razu do stołu. No, jeden kostki nie zaczyna. No dobrze, no, no. Dobrze. Dobrze. O, właśnie. Także całe moje życie jako zawodnik, jako trener było związane z trenowaniem zawodowców, młodych, starszych, ale zawodowców. Jednak przez ostatnie 10 lat jestem
tym drugim końcu, czyli dużą część mojego szkolenia zajmuje szkolenie amatorów. Amatorów, lepszych, gorszych, dzieci, starszych, ale amatorów. Teraz. Jedna piłka. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Patrzysz, dobra, jak przesuwam. Nie uderzasz.
Oh.
Dobrze, dobre miejsce. Wygrywałeś wszystko?
19. Thank you.
Gramy od trzech lat. Praktycznie od zera. Także mogę powiedzieć, że wszystko, co potrafię, to jest zasługa pana Leszka Kucharskiego. I powiem szczerze, że próbowałem z różnymi innymi trenerami. Wszyscy są bardzo fajnie, ale niestety nikt tak nie wyprostuje tej piłki mojej tak skrzywionej,
chwyci, obrobi i z powrotem poda jak na kacy. Dlatego no niestety nie mogę się nigdy doczekać na następną lekcję. No właśnie przez całe wakacje w Górowie i Ławecki prowadzę obozy tenisu stołowego. I tam właśnie przyjeżdżają wszyscy i zapraszam wszystkich. To znaczy, przyjeżdżają młodzi zawodowcy, czyli 8, 10 lat, 12, starsi zawodowcy 15, 17, młodsi amatorzy 8, 10, 12, starsi amatorzy 50, 60 i czasami trenują z tego ostatniego przedziału, czasami trenują po 3 razy dziennie. To jest druga strona tego, że taka gra w tenis stołowy, to mogę powiedzieć, że jest lepsza niż zumba. Także polecam wszystkim. No obozy osobiście ja prowadzę z trenerem Zbyszkiem Pietkiewiczem, z którym obozy organizujemy od lat dobrych 15. No i po drodze mamy 7-8 dodatkowych trenerów, sparring partnerów. Mamy wyjście na Termy Warmińskie, gdzie już od 3 lat tam uczęszczamy, nad Jezioro Wielochowskie. Sport, tenis stołowy połączony ze sportem i rekreacją, czyli jezioro, Termy Warmińskie. Jakie wrażenia po treningu? Oj, lepiej niż zumba, proszę pana. Dobry. Nie można ukrywać. Trochę krótko to trwało, ale cóż, no to zrobić. No. Mam nasze też mocno. Tylko 2 godziny. Tylko 2 godziny. 4 to było tak optymalnie. A kiedy następny trening? No nie wiem, to zależy od mistrza. Mistrzu, kiedy możemy znowu się spotkać? Jak odpoczniesz. No, czyli za 2 godzinki.